Nadszedł ten czas. 30 odcinek Ocenia TikToków, odcinek specjalny. I ten czas odcinka mógł was zmylić, że jak to odcinek specjalny jest taki krótki? Przecież wcześniejsze miały po godzinę. Otóż tak, Marianie. Dlatego, że dzisiaj będzie maraton oceniania TikToków. A dokładniej co 2 godziny pojawi się nowy odcinek i tak właśnie wpadnie 5 odcinków na taki finałowy, powiedzmy 30 odcinek, ostatni w tym roku. Także zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz już teraz, podbij trochę ten algorytm i zapraszam do oglądania. Chcesz mieć płaski brzuch przed imprezą, pomimo tego, że dzień wcześniej zjadłeś drwale i czekoladę, pij cały dzień rumianek, mega przeczyszcza brzuszek, płaski polecam z autopsji. A ja polecam przed nie wpierdalać po prostu i schudnąć, nie? Jakby to jest według mnie dużo lepsza opcja, żeby mieć płaski brzuch przed imprezą, a po prostu mieć wyjebane, nie? Jakby, wiecie, wyjebany brzuch, wyjebane jaja, wyjebane macie, co myślicie, co myślą inni. To jest dopiero styl życia, nie? Po prostu mieć wyjebane, a nie pić rumianek cały dzień. Nie wiem, no co mam wam powiedzieć, możecie sobie kupić te środki przeczyszczające i to was przeczyści i też nie będziecie mieć wywalonego brzucha, chyba że nie zdąży was przeczyścić, to wtedy będziecie mieć turbo wzdęcia i będzie turbo źle, nie? Także no co mam tu więcej powiedzieć? Głupie, nie? 2 na 10. Czy to jest legalne? Deepest squat ever? O kurwa, co jest? Co jest w ogóle? Jak? Jeszcze raz. Ja pierdolę, co za w ogóle zakres ruchu jakiś pogrzany, nie? Nie rozumiem jak tak można, ale no gość ma zajebisty szkielet na pewno do siadów. Świadczy o tym chociażby to, że wiecie, zszedł tak nisko, a dalej miał proste plecy, nie musiał w ogóle nie musiał nic tam robić, nie? Jakby samo biodro. Niesamowici są ludzie niektórzy, naprawdę. Rób to zamiast tego. Kurwa, głupia pizdo. Ja pierdolę. Nie, przepraszam za to, co powiedziałem. Nie myślę tak wcale. Ale to było tak głupie, że no nie wiem, jak to inaczej skomentować. Serio, co to w ogóle jest? Co to jest? Dlaczego to ma być niby... No nie, to jest tak złe, że... No nie, przewijam dalej, widzowie. Nie możemy to oglądać, 2 na 10. Nie, 1 na 10, albo 0 na 10 nawet. No wiecie, jest 10, to jest 10 na 10, ale zamiast wyciskania nasobnicy robi coś dziwnego, nie? Zawsze się zastanawiałem, czy trawę kosimy tylko latem? Dlaczego nie możemy tego robić zimą? Postanowiłem to sprawdzić. Idealnie, i śnieg się odgarnia. I to jest lifehack, nie? A nie tam jakieś, nie wiem, krojenie mandarynki. Bez sensu, to jest lifehack. Kosić trawę zimą i odśnieżacie jednocześnie. Kosicie i odśnieżacie, jakby... Dwa w jednym, zajebiste. 10 na 10. Top 10 most useless gym exercises, czyli 10 najbardziej bezużytecznych ćwiczeń na siłowni. Pokaż, jakie. Dawaj. Okej. Okay. Przecież jedno debilu dałeś, kurwa, co za jełop, nie? Czy to jest bezużyteczne? Jest dużo, dużo, dużo lepszych ćwiczeń na skośny brzucha niż to. Także można powiedzieć, że jest, no nie, może nie bezużyteczne, bo wiecie, każde ćwiczenie coś tam daje, nie, jakiś użytek, nawet to, co tamta robiła z tymi dziwnymi biodrami, jakby to dalej jest lepsze niż ćwiczenie przed telewizorem na kanapie, ale no dalej jest milion lepszych wyborów, także no. Raz w roku zjesz więcej warzyw niż tylko w surówce. Bakterie jelitowe tańczą poloneza, kurwa. Genialne. 8 na 10. A pound of fat, it takes 3500 extra calories to get there. So if a person says, I've almost nailed my nutrition plan, I'm only eating an extra 500 calories a day. That's like where my sweet spot is. Well, 500 calories a day at 7 days a week is how many extra calories a week? 500 times 7. 3500. The person is within 500 calories of their happy zone. And that week, how much weight did they gain? Generalnie gość powiedział, że jeżeli ktoś je o 500 kalorii za dużo, no to w skali tygodnia przytyje pół kilo, w skali miesiąca przytyje 2 kilo, a w skali roku przytyje tam 24 kg. A jeżeli by zbudował masę mięśniową, powiedzmy te 5-7 kilo masy mięśniowej, no to że to by się wyzerowało, bo by przyspieszył metabolizm. To tak.
kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ktoś by jadł 500 kalorii dodatkowo dziennie, to musiałoby się to cały czas zwiększać, dlatego że wraz z wzrostem masy ciała wzrasta nasza podstawowa przemiana materii, więc więcej spalamy, mamy większe zapotrzebowanie, więc to 500 kalorii nadprogramowo z każdym kilogramem byłoby coraz niżej, więc to tak nie działa. Ktoś musiałby jeść 500 kalorii ponad swoje zapotrzebowanie każdego dnia, tylko mówię, to musiałoby rosnąć z czasem, żeby rzeczywiście tak przytyć. To jest pierwsze primo. Drugie, jeżeli by zbudował 5-7 kg masy mięśniowej, to czy by spalał 500 kalorii więcej? Nie bardzo. 1 kg masy mięśniowej nie zwiększa waszego zapotrzebowania o 100 kilokalorii. Jest to mniejsza wartość. Generalnie porównując kilogram tkanki tłuszczowej a kilogram masy mięśniowej, to ta różnica w zapotrzebowaniu kalorycznym nie jest aż taka duża, dlatego że mięśnie nie potrzebują aż tyle kalorii, żeby je utrzymać. Po prostu. Jakby 1 kg masy mięśniowej to nie jest tak dużo kalorii, zwłaszcza że pamiętajcie, że masa mięśniowa to też jest dalej głównie woda. Nie? Jakby w kilogramie mięśnia, no to dalej jest powiedzmy 70% wody, więc to od razu zmniejsza ilość kalorii, jaką ten mięsień utrzymuje i potrzebuje, żeby utrzymać. I tak samo no, mięsień to jest głównie powiedzmy białko, nie? No a białko ma mniej kalorii dostarcza niż tłuszcz. Także znowu, kilogram masy mięśniowej to z 10 razy mniej nawet niż kilogram tkanki tłuszczowej, jeżeli chodzi o kalorie. Bardziej to robi różnicę to, że budując masę mięśniową jednocześnie tyjemy, w sensie wzrasta masa ciała, więc przez to, że wzrasta masa ciała, no to znowu wzrasta nasza podstawowa przemiana materii. Także jeżeli porównamy na przykład dwie osoby, które mają taką samą masę ciała, powiedzmy ważą 80 kg, tylko jedna ma 20% tkanki tłuszczowej, a druga ma 10% tkanki tłuszczowej i reszta jakby rzeczy jest taka sama, czyli taką samą aktywność mają i tak dalej, no to zapotrzebowanie kaloryczne niewiele będzie się różniło między nimi, ale jeżeli na przykład poziom tkanki tłuszczowej byłby ten sam, ale ktoś by na przykład ważył 10 kg więcej, bo ma więcej mięśni, no to oczywiście to zapotrzebowanie będzie większe. No i to się oczywiście wiąże z tym, że osoby, które mają tą masę mięśniową, to też trenują i też ciężko trenują, więc spalają więcej kalorii i tak dalej, no. Gość 135 funtów, to jest, ile to jest? No 60 kilo typ, no i przysiadł tutaj robi 140 kg, jakoś tak. Ojej, ale pierdolnie zaraz. O nie. Nie. A kurwa, totalnie, nie, powiem wam tak, ja nie wiem po co ludzie robią takie rzeczy, bo to łatwo się naprawdę rozpierdolić, nie? Dosłownie taki przysiad, jeżeli ktoś, no totalnie w ogóle nie ma stabilizacji, bo to wiecie, co innego jest podchodzić pod maksa, w momencie, gdy ten maks nie jest 50 kilo większy od waszego rzeczywistego maksa, bo wiecie, na przykład, no trójbójści na zawodach, no oni też często spalają lifty, ale oni wiedzą jakby co i jak, oni, to nie jest tak, że ten ciężar jest dla nich nowy, tylko często robi się coś takiego, że na przykład podchodzi się pod jakiś ciężar, powiedzmy 10% większy niż wasz max, tylko po to, żeby wyjść ze stojaków i wrócić ze sztangą, tylko po to, żeby jakby wyczuć ten ciężar, jak on leży. No i wiadomo, no tutaj właśnie brakowało w ogóle mięśni stabilizujących i dlatego też się tak bujał i go tak złożyło, także nie róbcie takich rzeczy. Dzisiaj postanowiłem, że zaprezentuję wam fajne ćwiczenie, które atakuje w głównej mierze mięśnie pośladkowe, przywodziciele uda i w niewielkim stopniu czwórki. Stajecie tak, żeby drążek suwnicy Smitha znajdował się dokładnie pod pośladkami i ustawiacie nogi pod kątem 90 stopni względem siebie. Łatwo sobie jajka obić. Schodzimy jak najniżej, następnie staramy się przed rozpoczęciem ruchu spiąć pośladek, tak by przejął dużą część ruchu i oczywiście wracamy do góry. Szczególnie polecam to ćwiczenie kobietom, ponieważ tak jak już wielokrotnie mówiłem, mocno rozbudowana czwórka to niekoniecznie jest to, co dodaje kobiecej nodze estetycznego sznytu, oraz panom, którzy podobnie jak ja mają już wystarczająco duże czwórki i chcą wyrównać te stopy. Po pierwsze, to nie wiem dlaczego mówisz, co jest kobiece, a co nie. Jakby od tego zacznijmy. Ja na przykład uważam totalnie inaczej, no ale dalej bym nie powiedział, że no, że to jest kobiece czy nie. No jakby to jest po prostu, według mnie tak jest, a nie tak, wiecie, że generalnie dla wszystkich. Kolejna sprawa to... Kurwa, mamy hip thrusty, naprawdę. Jest po prostu dużo... Mamy dosłownie ćwiczenie, które jest dużo lepsze na pośladek niż to, więc po co to właściwie robić?
Jakby ja mam problem z tym właśnie, z takim wymyśleniem ćwiczeń, że po co robić ćwiczenie w momencie, gdy mamy zamiennik tego, który jest no znacznie lepszy, dlatego że hip thrust jest znacznie lepszy do robienia pośladków niż coś takiego. Ja nie mówię, że to jest złe ćwiczenie, bo ja nieraz dawałem na przykład przysiady, no to można nazwać, że to jest przysiad sumo, nie? Właśnie z szerokim rozstawem i ja nieraz jakby dawałem to w planach jako jakby takie akcesorium i spoko, nie? Jakby to nie jest złe ćwiczenie, jak najbardziej jest okej, okay, nie? Żeby trochę właśnie odizolować, aczkolwiek no nie traktowałem tego ćwiczenia jako coś, co wiecie, rozbuduje dupę. Nie? Tylko bardziej taki masz, wypełniacz, po prostu dojeb trochę objętości. I tak samo nie wiem za bardzo, co ma dać to napięcie pośladków wcześniej. W sensie, no nie wiem, może tu się mylę akurat, ale nie wiem, co ma dać to, że napnę mięsień przed rozpoczęciem ruchu dla tego mięśnia, bo albo jest napięcie w tym mięśniu, albo nie, albo przejmuje praca jakiś mięsień, albo nie, i to oczywiście zależy od techniki też i od tego, jak to robimy, ale wiecie, to, że na przykład napnę mięsień, nie wiem, pośladki przed przysiadem, a i tak potem zaczynam schodzić i ten mięsień się rozluźni, w sensie nie jesteśmy w stanie trzymać napiętej dupy, jednocześnie ją rozciągać schodząc w dół, bo ona się napina w momencie, gdy prostujemy się, nie, gdy wypychamy biodro do przodu. Także, no mówię, dla mnie, jeżeli ktoś chce zbudować dupę, to po prostu robi hip thrusty i wariantów hip thrustów jest mnóstwo. Jeżeli komuś się znudziły zwykłe, to macie jakiś, nie wiem, cas glute bridge, macie zwykły glute bridge, możecie robić jakieś 1¼, możecie robić z hantlem, możecie robić ze sztangą, możecie robić jednonóż. Naprawdę wersji jest mnóstwo i wszystkie będą dużo lepszym wyborem na pośladki niż to ćwiczenie. People tell me you cannot build a strong upper body without the gym. Let me show you a push-up trick to push your upper body to the next level. At least once or twice a week, I want you to push to your absolute max reps push-ups. Not just till you're tired, not just till you're uncomfortable, until you're struggling to push your body up. You're at your absolute limit and you can't get any more reps. Drop to the knees and push out as many push-ups as you can from there until you're true failure. Do this on a consistent basis, weekly. You will signal to your body, to your muscles, that you are training to failure and that it needs to grow and become stronger to push past those limits. Tak, on na pewno zbudował to wszystko robiąc pompki. Ja myślę, że mógł do tego dojść na przykład propionat, ale no, mogę się mylić. W każdym razie jakby powiem jedno na ten temat. Na pewno robiąc coś takiego, robimy efektywnie pompki w celach hipertroficznych, bo właśnie dochodzimy do upadku mięśniowego, bo jeżeli robimy, nawet jesteśmy na przykład w stanie zrobić 50 pompek i robimy 30, to tak naprawdę ten mięsień ma to wyjebane totalnie, nie? Jakby trochę popracuje, trochę tych jednostek motorycznych się aktywuje, ale generalnie to niewiele nam daje, także jeżeli coś robimy już z masą ciała, no to trzeba to robić blisko upadku, tylko wtedy właśnie jest pytanie, czy robienie czegoś powyżej 30 czy 40 powtórzeń ma sens, bo na przykład ja w tym przypadku powiedziałbym, że lepszym wyborem byłoby na przykład robienie tego z nogami na podwyższeniu, tak żeby było to cięższe, albo na przykład, nie wiem, dołożenie jakiegoś ciężaru do tych pompek, możemy gumy sobie na przykład założyć za plecy, co będzie nam powodowało większe napięcie przy jakby wyciskaniu. No i tyle, no. Want to build that upper chest, try this. Czyli jeżeli chcesz zbudować dużą górę klaty, to zrób to ćwiczenie. To nie jest ćwiczenie na górę klaty, to jest ćwiczenie na przódbarku. To jest po prostu wyciskanie połączone z nosami, jakby. To jest problem wielu osób, że myślą, że jeżeli mięsień się napina albo skraca, to znaczy, że to powoduje wzrost tego mięśnia. No nie, bo wiecie, jeżeli zrobię tak ręką po prostu, to też mi się klata napina. A czy jak będę tak robił ręką, to zbuduję klatę? No nie. Tak samo jeżeli na przykład robimy szruksa z przodu, to też jak poczujecie, to klata się napina. Tylko dlatego, że ona się po prostu skraca. To jakby nie ma napięcia w tej klatce mechanicznego, tylko po prostu skraca się ten mięsień po prostu anatomicznie i to nic wam nie da. Także to ćwiczenie jest po prostu na barki, dlatego że on to robi pionowo. Jakby to robił pod skosem bardziej, no to bardziej by było na klatę, ale to po prostu byłoby wyciskanie. Więc no to jest kolejne wymyślne ćwiczenie po prostu typa, który jest na bombie i on po prostu se pompuje i rośnie, nie? Jakby jeżeli chcesz zmaksymalizować swoje gęsty, przestań to robić. Czyli robienie intensywnego cardio przed albo po treningu siłowym.
half rapid exercises. Pół powtórzenia. Decent exercise stability. Okej, okay, zmniejszenie stabilizacji przy ćwiczeniach. Compromising form for more reps. Czyli zła technika, żeby zrobić więcej powtórzeń. Tak, zgadza się, ze wszystkim się totalnie zgadzam. I tu od pierwszego do ostatniego. Jeżeli chodzi o cardio, jak najbardziej. Oczywiście my tu mówimy, musicie o tym pamiętać, że jeżeli się mówi o tym, żeby nie robić cardio po treningu siłowym, to my to naprawdę dłubiemy bardzo głęboko i bardzo dziejemy włos na czworo. Mówimy tutaj o zawodowych osobach. Nie mówimy tu o osobie, która chodzi na siłownię 3 razy w tygodniu i nie jest w stanie na przykład zrobić cardio innego dnia. W sensie, że wiecie, żeby zrobić cardio, na przykład musiałaby znowu jechać na siłownię innego dnia. To nie, to jest bez sensu totalnie według mnie. I po prostu zrób sobie to cardio po treningu siłowym. Jakby nie jesteś sportowcem, żeby robić to, co robią sportowcy. Po prostu. I tu znowu mówimy o intensywnym cardio. To nie jest zwykłe cardio, to jest intensywne. Czyli mówimy tutaj o tętnie rzędu, nie wiem, 70 przynajmniej procentach tętna maksymalnego do 80 czy 85. Kolejną sprawą jest to, jak często to robimy, jak długo to robimy. Co innego jest zrobić 15 minut, co innego jest zrobić godzinę. Także musicie to wszystko brać pod uwagę. Jeżeli ktoś na przykład robi trening siłowy, a potem sobie robi pół godziny umiarkowanego cardio, jak najbardziej jest to ok. Czy to zmniejszy trochę przyrosty masy mięśniowej, może w niewielkim stopniu zmniejszy, ale na pewno, kurwa, poprawi wasze krążenie i pracę serca i zwiększy zapotrzebowanie kaloryczne, przez co jeżeli ktoś ma problemy z jakby nadmiarem tkanki tłuszczowej, no to to zmniejszy te problemy, po prostu będzie więcej spalał kalorii na treningu. Ja osobiście też cardio zazwyczaj jak robię, to robię po treningu siłowym, bo mi się po prostu nie chce jechać drugi raz na siłowni, żeby to cardio zrobić, a nie lubię, że tak powiem, robić takiego cardio, powiedzmy, że o, w terenie, nie? Że nie musisz jechać na siłowni, przecież możesz pobiegać, kurwa, przy minus 10 stopniach. Ale może ja nie chcę, kurwa, biegać przy minus 10 stopniach, tylko chcę pobiegać w klubie, nie? Albo zrobić coś innego. Następną sprawą, tam były pół powtórzenia. Tak, jak najbardziej. Powinniśmy trenować w pełnym zakresie ruchu, dlatego żeby też w pełnym zakresie ruchu pracować nad mięśniami, nad ścięgnami. Robienie połówek powoduje jakby, z jednej strony będzie większy ciężar, jeżeli zrobicie krótszy zakres ruchu, no bo mniej się męczycie. Tylko że jeżeli chodzi o stymulację masy mięśniowej i stymulację włókien, no to będzie to samo, bo wiecie, jeżeli ktoś zrobi pół przysiady, powiedzmy, z 200 kg, a pełne przysiady ze 140 i w jednym i w drugim przypadku jego max to jest 8 powtórzeń, to dalej ta stymulacja mięśni będzie prawie taka sama, z tym, że robiąc w pełnym zakresie ruchu wzmacnia też ścięgna i mięśnie w pełnym zakresie ruchu. Jeżeli ktoś robi pół ruchy, to może być tak, że może mu potem w pewnym momencie przyderzyć się kontuzja właśnie dlatego, że na przykład wiecie, robił wyciskanie na klatę, powiedzmy, zawsze takie połówki, i nagle podchodzi pod maksa, gdzie maksa musi wycisnąć do końca i przy tym końcowym zakresie ruchu, przy tym wyproście i dociśnięciu, że tak powiem, do końca, może się pojawić właśnie kontuzja, dlatego że jego ścięgna nie są wyćwiczone, że tak powiem, w tym zakresie ruchu. Dlatego róbcie pełne zakresy ruchu, bo nie sprawi to, że mniej urośniecie przez mniejszy ciężar, dlatego że pamiętajcie, że mięsień nie widzi ciężaru, tylko czuje napięcie. Więc to nie ma sensu. I to się wiąże z kolejną rzeczą, o której tu powiedziała, czyli ta technika, że jeżeli wymuszacie powtórzenia, jakby pierdoląc tę technikę po drodze, no to narażycie się na kontuzję i jeżeli dojdziecie do upadku mięśniowego, to mówimy tu o upadku mięśniowym przy prawidłowej technice. W momencie, gdy już wasza technika nie jest prawidłowa i zaczyna się pierdzielić, no to wtedy znaczy, że doszliście do upadku i kończycie po prostu serię. Nie robicie jeszcze, nie wymuszacie, bo to jest właśnie proszenie się o kontuzję, a z kolei jeżeli złapiecie kontuzję, to was wyeliminuje na przykład z treningu siłowego na, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, może pół roku, może rok, w zależności od tego, jaką kontuzja będzie, więc koniec końców nie zbudujecie. Także jeżeli ten odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. Za 2 godziny widzimy się z powrotem w kolejnym odcinku, także bądźcie czujni, komentujcie te filmiki, zostawiajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się niebawem.